piłka nożna jest dla nich tym, co najważniejsze. Podnoszą swoje umiejętności, spełniają marzenia. Klub sportowy Motor Praszka rozwija młode talenty. Aktualnie mamy 3 drużyny młodzieżowe. Są to młodzicy, trampkarze i juniorzy. Młodzicy są to roczniki 2009 i młodsi chłopcy. Nawet mamy chłopaków z rocznika 2012. W trampkarzach jest to rocznik 2007-2008. No i oczywiście juniorzy. W ostatnim czasie klub otrzymał dofinansowania, które pomagają w rozwoju klubu i podnoszą umiejętności wśród dzieci i młodzieży. Program Ogólnopolski Klub, z którego pozyskaliśmy 15 tysięcy oraz z Urzędu Marszałkowskiego, Marszałkowski Klub Sportowy, też pozyskaliśmy 10 tysięcy i z Urzędu Marszałkowskiego na wyposażenie szatni pozyskaliśmy 5 tysięcy. Z tych pieniędzy zostały zakupione dresy, stroje meczowe, sprzęt treningowy typu drabinki, mury treningowe, płotki. Regularne treningi dają dzieciom wiele korzyści. Sprzęt do trenowania urozmaica każde zajęcia. Wiadomo, im nowszy sprzęt, im lepszy sprzęt, tym te treningi są bardziej atrakcyjne. Zawodnicy też lepiej się trenują, mają ten lepszy sprzęt, inaczej to podchodzą do tego. Klub sportowy Motor Praszka zaprasza dzieci oraz młodzież do drużyn juniorskich, trampkarzy oraz młodzików już od rocznika 2012 i starszych. Każdy otrzymuje dres oraz plecak sportowy. Trener zawsze na każdy trening przygotowuje jakiś plan. Zawsze jest inny trening, nigdy nie ma tego samego. Także też to jest fajnie i pomaga mi to, żeby rozwijać umiejętności, bo też nie ćwiczę ciągle tego samego. Naszym celem jest wejście do pierwszej ligi i są intensywne teraz 4 razy w tygodniu. Teraz mamy ten tydzień, a tak to 2 razy w tygodniu. Atmosfera bardzo fajna, przyjazna, dużo kolegów. Trzeba intensywnie trenować, na pewno przychodzić na każde treningi i nie odpuszczać. Zajęcia są nieodpłatne, a treningi odbywają się na Orliku we wtorki i czwartki. Szczegóły można znaleźć na Facebooku oraz stronie internetowej klubu.